Mam z lat 60. wspomnienia z Gdańska. Byłem wtedy uczniem szkoły średniej i byłem świadkiem wydarzeń marcowych w roku 1968. Przejeżdżałem tramwajem, widziałem studentów, widziałem milicję rozpędzającą studentów. Również w roku 1970 byłem w tym sensie świadkiem tych wydarzeń w Gdańsku, że również widziałem ludzi udających się do pracy czy wracających z pracy. No, oczywiście uczestniczyłem w nich przez media, ale osobistych wspomnień mam niedużo. Byłem studentem w roku 1970 w seminarium w Pelplinie i codziennie rozmawialiśmy z kolegami i z przełożonymi również o sytuacji w Gdańsku i żyliśmy tymi wydarzeniami emocjonalnie. Byliśmy po stronie ludzi, często były to rodziny. Pochodziliśmy z tych rodzin, które tam uczestniczyły. Także nas to emocjonalnie angażowało i kosztowało. I byliśmy bezradni, ponieważ jako studenci teologii nie mogliśmy w żaden sposób wyrazić naszej chęci. Nie mogliśmy tam pojechać. Chcieliśmy tam jechać, a Gdańska nam nie pozwolono. Także uczestniczyłem w tych przełomowych i tragicznych, bolesnych wydarzeniach. Wydarzenia z lat 60., 70. uformowały mnie właściwie politycznie, tak. Ja byłem już w roku 68, czułem się bezradny wobec tych wydarzeń, jako uczeń jeszcze szkoły średniej. Postanowiłem przynajmniej zajrzeć za kulisy i gdybym miał kiedykolwiek w życiu możliwość, to uczestniczyć w tych wydarzeniach osobiście. I w takiej intencji nawet zapisałem się do ORMO, żeby móc wejść za kulisy milicji. I gdyby się powtarzyły takie wydarzenia, żeby móc stamtąd niejako przekazać prawdę na zewnątrz. Także przebywałem, byłem członkiem ORMO przez rok czy dwa, aż do czasu wstąpienia do seminarium. I tam oczywiście przyznałem się, że byłem członkiem ORMO, ale w jakim celu wstąpiłem, opowiedziałem również i rektor nie widział żadnego problemu. Dobrze, że byłem otwarty i swoje motywy potrafiłem uzasadnić. Także to mnie kosztowało, ale to mnie uformowało również i dlatego jestem wdzięczny, że mogłem jakoś z bliska się temu przyglądać.